O, już rozpoczęło. Dzień dobry serdecznie, witam Państwa. Zaczynamy na dzisiejsze webinarium o metodzie projektu w MOS-ach, MOW-ach i w szkołach branżowych. Ja nazywam się Aneta Derda, jestem koordynatorką programu OBYM Młodzież, więc witam się z Państwem serdecznie. Nie ze wszystkimi miałam okazję się poznać. I zanim przekażę pałeczkę, od razu powiem dwie rzeczy, które są istotne. Po pierwsze, bardzo, bardzo Państwu dziękuję za pełną dokumentację. Jeszcze bodajże od dwóch ośrodków czekamy na dokumenty, natomiast wszystkie te, które dotarły do nas pocztą, wnioski o grant zostały już przekazane do płatności. Więc bardzo proszę dać znać, czy wszystko dotarło i w takiej formie, w jakiej powinno być. Też, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś wątpliwości, ja będę na czacie i proszę też mailowo ze mną się kontaktować. Natomiast druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to odpowiem od razu na pytanie, które na pewno i tak by padło. Tak, będą zaświadczenia. Zmieniła się formuła zaświadczeń, w związku z czym tym razem bardzo Państwa proszę, żeby Państwo kliknęli w link, który podamy na końcu naszego wydarzenia i tylko wtedy można pobrać zaświadczenie z webinarium. Ponieważ zdarzały się bardzo różne sytuacje. No i czasami było tak, że na webinarium było na przykład 20 osób, ale próbowało kilkadziesiąt czy nawet kilkaset pobrać zaświadczenie, więc musieliśmy zmienić formułę. Przepraszamy za niedogodność, ja ten link umieszczę na końcu. Natomiast dzisiaj już teraz chcę przedstawić Państwu dwie wspaniałe osoby, które będą prowadzić. Jedną z nich jest Ania Mitura, nasza koordynatorka, mentorka i trenerka z Centrum Edukacji Obywatelskiej. I pani Marta Skowrońska-Chycińska, której działania Dzień w dobry. MOS-ie w Wałbrzychu są najlepszym dowodem na to, że można, że się udaje. Też to, co dla nas jest takim cudownym doświadczeniem, to to, że MOS, w którym pani Marta pracuje teraz, jest doskonale sobie radzą też w innych projektach, nie tylko takich, które są wymyślone gdzieś tam właśnie dla ośrodków czy dla szkół branżowych. Także pani Marta opowie o swoich doświadczeniach i o tych trudnych momentach, i o tych fantastycznych. Natomiast ja oddaję im głos. Chowam się, to znaczy wyłączę swoją kamerę i wyłączę mikrofon, ale będę z Państwem cały czas na czacie. Więc jeżeli mają Państwo jakieś pytania czy wątpliwości, to proszę po prostu pisać. A ja co, oddaję głos do studia. Zapraszam Dziękuję. serdecznie. Dzięki, Aneta. Ja również wszystkich witam bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że dziś się tu spotykamy. Choć taka piękna pogoda na zewnątrz, to tym bardziej dziękujemy za przybycie dzisiaj tutaj z nami, aby posłuchać właśnie o naszych doświadczeniach. Ja i Marta opowiemy właśnie z dwóch stron. Ja jako mentorka grup w ramach programu OBYM Młodzież, Marta z kolei jako opiekunka właśnie grupy z Wałbrzycha, też opowie właśnie o takim praktycznym swoim doświadczeniu realizacji projektu w ramach programu OBYM Młodzież. A także może opowie nam, jak teraz się to przekłada na realizację właśnie w kolejnym już programie Szkoła Demokracji, jak te doświadczenia się przydają. Tutaj może przeskoczę już do kolejnego slajdu. Chciałam chwilę się zatrzymać przy metodzie projektu jako takiej. Ona swoje początki ma już na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nie będę się zagłębiać w to, natomiast ważne jest to ostatnie wyboldowane zdanie, że uczniowie sami według tej metody, tej koncepcji właściwie edukacyjnej, że uczniowie sami powinni decydować, co chcą robić, a szkoła powinna im stworzyć
stworzyć do tego możliwości. Te metody pracy, metodą projektu, którą znamy na przykład z do niedawna jeszcze istniejących gimnazjów, trochę się rozmijały z tą koncepcją edukacyjną, bo często zamieniały się w takie kolejne prace domowe, tak, że uczniowie realizowali projekty, czasem nie w zespole, tylko nawet sami, często się to sprowadzało do przygotowywania prezentacji, chciałabym właśnie pokazać dzisiaj, że to, ta praca metodą projektu na czym innym zupełnie polega i niekoniecznie liczy się sam efekt końcowy, tylko w ogóle droga do tego celu, ta praca w grupie, to co po drodze się dzieje, to jak może się zmieniać ta koncepcja po drodze i czego się w międzyczasie uczniowie uczą oraz opiekunowie też. Dobrze, i przejdźmy tutaj do kryteriów jakości, które właśnie dzięki wieloletnim doświadczeniom udało się w CEO opracować. Właśnie jak ten dobry projekt uczniowski powinien wyglądać, jakie powinien spełniać kryteria. Ja w ogóle zachęcam, żeby kiedy się już pracuje tą metodą projektu, na różnych etapach pracy wracać do tych kryteriów i sprawdzać sobie, czy właśnie udaje się je spełniać, czy ta praca oddaje właśnie tutaj te założenia. Jeszcze powiem też, że z naszych doświadczeń wynika, że dobrze, kiedy ta grupa projektowa tak ma liczy między 5 a 8 osób, chociaż zdarzają się i grupy 3-osobowe, zdarzają się 15-osobowe, różnie to bywa w zależności od właśnie wielkości jakby tych zamierzeń, wielkości projektu i możliwości samego ośrodka czy szkoły. Natomiast właśnie dobrze, żeby to było kilka osób, żeby mógł ten taki proces grupowy zaistnieć w tej grupie, właśnie to planowanie, ta burza pomysłów, więc no nie powinna być ta grupa zbyt mała. Natomiast kiedy jest zbyt duża, na przykład czasem podejmuje się próby, aby takie projekty realizować całą klasą, wtedy może się to już rozłazić, bo jednak jak jest za dużo osób, to ta odpowiedzialność się gdzieś rozmywa. Chyba, że jest na przykład właśnie konkretny lider czy kilku liderów, którzy czuwają nad tym, żeby poszczególne zadania w projekcie były rozdysponowane dalej między kolejnych uczniów i wtedy też jest to możliwe. Natomiast no, taka idealna grupa to takie między 5, 8, 10 osób. No i właśnie, i projekt. Projekt jest dziełem uczniów i uczennic według naszych kryteriów jakości, czyli właśnie uczniowie i uczennice decydują, co się w nim zadzieje, jaki jest, jakby, jaki będzie temat, czego będzie dotyczył. Tutaj opiekun jest bardzo ważny, ale jednak ma tą rolę wspierającą, jest taką osobą, która wspiera tą grupę, podtrzymuje ją, kiedy ona upada lub czasem trochę ciągnie, kiedy trudno jej ruszyć z miejsca, ale nie robi za grupę, nie robi za uczniów, tylko właśnie jest taką osobą wspierającą. A decyzje co do samych działań powinni podejmować uczniowie, nawet jeżeli te decyzje nie są idealne, nawet jeżeli my byśmy w naszej ocenie zrobili lepiej, czy wybrali lepiej, to jednak dobrze jest dać im tą decyzyjność, bo wtedy oni biorą odpowiedzialność za swoje działania. I to sobie jeszcze później zobaczymy na przykładach, jak to może pracować później w grupie. Drugi punkt, projekt ma jasno określone cele. Czyli właśnie powinien być temat, którego dotyczą działania i też właśnie powinien być, jakby diagnoza lokalna jest tu istotna, żeby sprawdzić, jaka jest sytuacja, jakie są potrzeby, na przykład jeżeli ten projekt ma właśnie dotyczyć jakichś działań na rzecz lokalnej społeczności, no to trzeba się najpierw dowiedzieć, czegoś o tej społeczności. Dobrze jest na przykład zrobić mapę, zaznaczyć na mapie. Marta, mam taką prośbę, czy możesz wyciszyć swój mikrofon, bo mam wrażenie, że czasem echo się pojawia. Będę dobra. Później dobrze. Się zamienię. Dzięki.
Tak, jestem przy diagnozie, więc dobrze tą mapę na przykład z uczniami zrobić, zaznaczyć chociażby, czy są w pobliżu jakieś fundacje, jakieś schroniska, jakieś ciekawe miejsca, jakieś może miejsca pamięci zaniedbane. Tak naprawdę na takiej mapie można zaznaczyć wszystko. Teraz w czasie pandemii takie wspólne chodzenie na spacery badawcze na przykład może być utrudnione, ale można pracować na Google Mapsach i tam tworzyć własną mapę, zaznaczać, czy można zrobić wielki plakat i tam starać się to rozrysować. Są różne właśnie metody, które to ułatwiają i dają takie rozeznanie w tym, co jest w okolicy. Każdy może właśnie zauważyć, bo może znać troszeczkę inne miejsca, innych ludzi, inne potrzeby. I tak samo tutaj w tej diagnozie dobrze jest ująć zainteresowania uczniów, ich talenty, ich też potrzeby, jakieś takie może trochę marzenia, cele, czego chcieliby się nauczyć sami, bo być może te rzeczy się spotkają, te potrzeby lokalnej społeczności z tymi talentami, zainteresowaniami uczniów się mogą spotkać i wtedy już będziemy gdzieś mieli ten pomysł na działania. Następny punkt, projekt jest rozpisany w formie harmonogramu, kiedy już mamy właśnie wybrany pomysł na działania, dobrze jest właśnie zobaczyć, z jakimi zadaniami się wiąże ten nasz pomysł na działania, co po kolei trzeba zrobić, żeby to wszystko się udało i to rozpisać sobie właśnie w takiej na przykład na osi czasu, kiedy co jest do zrobienia i kto ma to zrobić. Bardzo ważne jest, żeby przypisać osoby odpowiedzialne za dane zadania. No i właśnie ten projekt może być rozpisany nawet na prawie cały rok szkolny, tak? To mogą być długofalowe działania, które powinny być co jakiś czas monitorowane, sprawdzane, czy to się faktycznie dzieje. Oczywiście to może być w takiej formie elastycznej, że coś się może zmieniać, może być dopasowywane do sytuacji zmiennej, do potrzeb, ale ten harmonogram dobrze, jeżeli nam towarzyszy, z takim poczuciem, że właśnie, że możemy go w miarę potrzeb modyfikować. Następny punkt. Projekt wychodzi poza szkołę w celu zdobywania sojuszników i sojuszniczek. Tutaj zależy nam właśnie na tym, żeby te działania nie zamykały się tylko do tej grupy uczniowskiej. One koniecznie powinny wyjść poza tą grupę i najlepiej, jeżeli wyjdą poza środowisko szkolne. Też niektórzy z Państwa mogą mieć poczucie, że w czasie pandemii jest to trudne, natomiast pamiętajmy, że te możliwości technologiczne też są bardzo duże i tak jak kiedyś proponowaliśmy, żeby robić wywiady, jakieś sondy uliczne, to teraz można to robić też za pomocą internetu. Można właśnie zdalnie też przeprowadzać wywiady, czy pisać maile z prośbą o jakiegoś rodzaju wsparcie. Też proponujemy różnego rodzaju wzory listów właśnie, listów do sponsora, jak można taki wzór do swoich potrzeb zastosować. Także też będę mówiła, gdzie takiego rodzaju wzory znaleźć. Projekt jest zaprezentowany publicznie, to jest też ważny punkt, żeby nie pozostać z tymi naszymi działaniami tylko w naszym gronie, tylko właśnie dobrze, kiedy uczniowie nauczą się nawiązywania kontaktów z mediami, proponowania im materiałów do publikacji, czyli na przykład mogą napisać krótki artykuł o swoich dokonaniach, dołączyć do tego zdjęcia czy filmik i zadbać o to właśnie, żeby te informacje o działaniach zostały upublicznione, opublikowane w lokalnej prasie, właśnie na jakimś portalu lokalnym, na stronie szkoły, na profilu na Facebooku na przykład. Myślę, że jest sporo takich możliwości. My na stronie CEO czy na naszym profilu Angażuj Obywatelsko również chętnie publikujemy takie informacje, kiedy je dostajemy. Także nawet do Centrum Edukacji Obywatelskiej można już wysłać w celu zaprezentowania publicznie swoich dokonań.
Nawet to dzisiejsze nasze webinarium też jest przykładem takiego promowania publicznego, prezentowania publicznego, bo właśnie Marta będzie opowiadać o dokonaniach swojej grupy projektowej, a także grupa Marty wystąpiła na konferencji, już nie tylko Marta, ale też chłopcy z grupy, więc właśnie to była dla nich fajna okazja, żeby zaprezentować się publicznie, tam było ponad 100 osób, jeżeli chodzi o uczestników konferencji, więc myślę, że całkiem duże grono. Mam nadzieję, że właśnie Marta opowie o tym, jak to przeżyli chłopcy i co to dla nich znaczyło. To taki przykład. No, kolejny punkt to projekt jest promowany lokalnie. No właśnie, to się z tym łączy, tak? Prezentujemy, promujemy w różny sposób, w różnych mediach. Dlatego warto też przez cały okres trwania projektu dokumentować go, robiąc zdjęcia, można też nagrywać filmiki, żeby później złożyć z tego na przykład jakiś teledysk o tym, taki making of z tego, jak to było, co się działo. Jest to też fajna pamiątka po latach, może też mieć takie działanie wzmacniające dla uczniów, uczennic, którzy na przykład no niekoniecznie świetnie sobie radzą z nauką, ale tutaj mogą mieć takie poczucie, że coś konkretnego im się udało, coś fajnego zrobili. I na koniec realizacja projektu kończy się ewaluacją i podsumowaniem, czyli warto po prostu już po zakończonych działaniach usiąść z grupą i przegadać, co się udało, co można było zrobić lepiej, właśnie spisać może takie wnioski i też zastanowić się, czy chcecie kontynuować te działania w przyszłości, w jaki sposób można by było je kontynuować. A może kto dalej mógłby to kontynuować, jakieś kolejne klasy. O tym warto też porozmawiać, żeby to się działo. Tutaj na przykładzie Marty grupa zgłosiła się do kolejnego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i te nowe doświadczenia zyskuje, chociaż są zupełnie inne niż poprzednie, to w sumie dobrze. To tyle, jeżeli chodzi właśnie o te kryteria. Jeszcze do nich wrócimy właśnie pokazując konkretne już przykłady realizacji projektów. Będziemy właśnie mówić, bo na ten moment to jest taka sucha teoria. I tutaj jak wygląda ta metoda projektu w podziale na etapy. Najważniejszy etap to etap przygotowań. On jest ważny i dosyć trudny, bo właśnie w nim zawiera się ta diagnoza, no ale zanim ma miejsce diagnoza, to należy zebrać tą grupę projektową. No różnie może być, bywa tak, znam takie przypadki, gdzie to sami uczniowie zgłaszali nauczycielom, że chcieliby zrobić coś ciekawego albo znali jakiś projekt, słyszeli o nim. Natomiast zazwyczaj to jednak wychodzi ta inicjatywa od dyrekcji lub od konkretnego nauczyciela, nauczycielki, żeby właśnie przystąpić do projektu i podjąć tego rodzaju działania. No i właśnie wtedy przed nauczycielem staje to wyzwanie, żeby zrekrutować tą grupę projektową. Jeżeli w ośrodku, w MOWie, MOSie czy szkole branżowej jest dużo uczniów, no to wiadomo, że trzeba wybrać jakąś grupę. I tu no właśnie, to może Marta, ja zapytam Ciebie teraz, czy możesz powiedzieć, jak wyglądał ten proces rekrutacji u Ciebie, albo w ogóle tego początku, od czego się zaczęło? Czy mnie słychać? Może najpierw zapytam, bo miałam wyłączone słychać. Dobrze, więc tak, rzeczywiście ten etap przygotowań w pracy metodą projektu jest najtrudniejszy i to ta rekrutacja i ta integracja i ten kontrakt na początku i potem określenie tych potrzeb i co będzie grupa robić, to jest najtrudniejsze, ale też najważniejsze, bo to jakby ich motywuje do tego, żeby cokolwiek robić dalej. Jak to było u nas? No było tak, że sam udział w projekcie, to ja jakby szukałam nowych metod pracy i odnajdując CEO i to, że macie takie doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów, no to po prostu zaproponowałam chłopcom, słuchajcie chłopcy, jest taka możliwość, tego typu są projekty, bo tam były 4 możliwości wtedy, w tym Oby Młodzież, nie wiem jak jest teraz, czy to tak zostało. Tak samo. No i po prostu podsunęłam im pomysł, przedyskutowali jakby co najbardziej odpowiadałoby im, co najlepiej by czuli.
No i wybrali tą ścieżkę przedsiębiorczości. Myślę, że tego typu młodzież w Mosach Mowach jednak to takie działanie, chyba jest im najbliższe takie działanie, takie działania, które oni mogą zrealizować, no bo tam jeszcze była ścieżka ekologiczna, młodzi w akcji, tak, a tutaj no coś możemy być przedsiębiorczy, coś możemy zrobić tu dla siebie i dla okolicznych mieszkańców. No a potem już cały dalszy jakby projekt, proces rekrutacja, to bo ja się zaraz tutaj rozwinę, może ja nie będę, może potem opowiem, jak to wyglądało. To ja tylko dopytam, czy to było trudne zachęcić ich do udziału? Czy oni chcieli? Czy to znaczy, się bardzo namawiać? To znaczy tak, jest trudne, dlatego że dość sceptycznie podchodzą w ogóle do, ojeju, znowu coś pani wymyśliła, jakieś zajęcia. Oni mają różne doświadczenia ze szkołą, z zajęciami, różnie im się to kojarzy. Natomiast to, że chodźcie, poznamy, zobaczymy, jakie są możliwości, jak będziecie chcieli, to tak, jak nie, to nie. I to, że jest, właśnie zostawiliśmy im, bo to nie ja, tylko we dwoje z kolegą, jakby tą furtkę, że to wy zdecydujcie, my was możemy w tym wszystkim wesprzeć, ale wy zdecydujcie, czy chcecie i oczywiście to, co zawsze powtarzam, i możecie się wycofać w każdej chwili. Jeżeli uznacie, że tego nie czujecie, że to nie jest dla was, to bez żadnych konsekwencji z naszej strony, ani żadnego obrażania, po prostu się z tego wycofacie. No i oni wtedy pomalutku te kroczki, aha, no to dobrze, no to zobaczymy, poznamy. No i grupa tak naprawdę na początku się wywiązała się kilkunastu osób, co też jest celowym zawsze u mnie zamierzeniem i to będę podpowiadać zawsze wszystkim pracownikom Mosów Mowów, bo ta rotacja, wiadomo, wychowanków jest dość duża i to jest zawsze taki problem, że zaczyna ich ośmiu, a potem się okazuje, że przez ten rok ta rotacja jest tak duża, że po prostu nie ma kto skończyć tych działań. Dlatego ja zawsze staram się namówić kilkunastu chłopców i docelowo zawsze zostaje tych chłopców siedmiu, ośmiu, co jest, tak jak powiedziałaś wcześniej, no najbardziej optymalną liczbą do pracy metodą projektu. Okej, dzięki wielkie. Tak, faktycznie ta rotacja, też doświadczyłam tego, że jest duża i tutaj skoro mówimy o mowach, mosach, szkołach branżowych, to warto mieć to na uwadze, że dobrze zacząć z większą grupą. Zresztą myślę, że też kiedy jest ich więcej, to oni nawzajem się może jakoś tak sami w to wciągają, tak, bo jeden bierze udział, to kolegę wciągnie i jakoś tak to może łatwiej ich wtedy zmotywować niż kiedy jest ich bardzo niewielu. Tak, okay, tak, to na pewno. Tak, no i więc też oni, jak jest ich więcej, to też jakby czują, że, ale też nie za dużo, to też jest ważne. To co powiedziałeś wcześniej, że to nie może być, nie wiem, klasa na przykład 20-paroosobowa, bo to wtedy się rozmywa. Ale jak jest właśnie zaczyna kilkunastu, to oni też mają takie poczucie, że jest ich na tyle dużo, że po prostu dadzą radę udźwignąć temat. Mhm. Tak jest, tak jest. I tutaj ważne jest, żeby tą grupę, właśnie przy tworzeniu tej grupy, jak już ją zrekrutujemy, to żeby też zintegrować ją. Oczywiście to może być tak, że oni się już znają, prawda? W mowach to na pewno, w mosach najczęściej też się większość osób zna. Natomiast bywa tak, moje doświadczenie jest takie, że jedni znają się lepiej, inni gorzej. Fajnie wyrównać te różnice, żeby dowiedzieli się o sobie więcej. Czyli ten początek działań przeznaczyć na jakąś integrację i zrobić również ten kontrakt, czyli zasady, które będą nas obowiązywały na jakby przez cały czas trwania projektu. Też wydaje mi się, że dosyć zachęcająco działa, kiedy te spotkania grupy projektowej po pierwsze odbywają się regularnie, czyli uczniowie, uczennice wiedzą, że one będą, w jaki sposób na nie czekają i też kiedy mają taką specjalną atmosferę, na przykład mają to swoje miejsce spotkań, kiedy towarzyszy temu, nie wiem, towarzyszą temu napoje, przekąski czy herbata, czy jakaś taka atmosfera bardziej pozytywna, wyjątkowa, inna niż na lekcjach. Więc ja na przykład do tego też zachęcam. Później pokażę jeszcze, bo ja zbierałam od uczniów informacje, co ich motywuje i pokażę to właśnie, jakie były ich odpowiedzi, bo to jest też ciekawe, jak bardzo różne motywacje im przyświecają do udziału w projekcie i warto zadbać o
takie dopieszczenie każdej z tych motywacji, bo wtedy zwiększa się szansa, że oni faktycznie wytrwają przez te wiele miesięcy spotkań. No i później na tym etapie przygotowań, jak już grupa się zna, jak już te zasady są stworzone i te spotkania ustalone i miła atmosfera też towarzyszy nam, no to zabieramy się za zbieranie informacji, czyli tą diagnozę. Właśnie powinniśmy określić, jakie mamy potrzeby, zasoby, oczekiwania, jakie mogą być potencjalne trudności. Właśnie tu zachęcam do tworzenia tej mapy okolicy, do tego właśnie, żeby zapytać uczniów, co ich interesuje, jakie mają talenty, żeby spróbować właśnie, żeby w tym temacie projektu, i tu niezależnie już, czy to będzie przedsiębiorczość, czy jakiś inny temat, bo ja na przykład reprezentuję ścieżkę tą Młodzi w Akcji, czyli kronika sportowa, to jest tematyka dawnych gier i zabaw, i muszę przyznać, że ona jest bardzo uniwersalna, bo w to wciągają się ludzie w różnym wieku, i dzieciaki, i właśnie młodzież, i często nauczyciele, seniorzy również mają z tego frajdę, bo każdy z nas był dzieckiem i się bawił, a z drugiej strony fajnie wrócić wspomnieniami do tych dziecinnych lat. Czasem ci młodzi mogą nauczyć się nowych gier i zabaw, które też dają im frajdę, i na przykład odkryć, że ci seniorzy są super zręczni w jakichś grach, w czym niekoniecznie oni sami, mimo że są młodzi, są dobrzy, więc to różne takie fajne wychodzą międzypokoleniowe klimaty, które no dobrze działają. Tak, ja ten temat polecam, on się sprawdza, ale tak jak Marta mówiła, tutaj temat przedsiębiorczości też fajnie potrafi motywować z kolei tych uczniów. Myślę, że też na przykład w szkołach branżowych on się może dobrze sprawdzać, gdzie właśnie dużo miejsca poświęca się na przygotowanie zawodowe. I następnie, kiedy już jest dużo informacji zebranych, to wybór celu, tematu projektu, właśnie szukamy, kim będzie grupa docelowa, dla której nasze działania przygotowujemy. No i harmonogram, podział zadań, to o czym wspominałam na poprzednim slajdzie. Kiedy to wszystko już mamy, ten etap przygotowań, już wiemy, co będziemy robić, kiedy, kto za co będzie odpowiadał, to przechodzimy do etapu realizacji i on już jest o tyle łatwy, że jeżeli wszystko zostało wcześniej dobrze przemyślane i zaplanowane, no to teraz po prostu trzeba być wytrwałym i realizować to. Tutaj ta koordynacja projektu jest ważna. Opiekun dobrze, żeby tą rolę wspierającą miał, natomiast fajnie, kiedy grupa ma swojego lidera lub liderów, jeżeli jest większa, czyli to może być taki uczeń, uczennica, którzy mają jakąś taką zdolność właśnie trochę kierowania innymi, właśnie ktoś być może się rozwinąć w tym kierunku zarządzania, kierowania pracą innych osób. I właśnie, żeby trochę też, jeżeli mamy ten podział zadań według harmonogramu z przypisanymi osobami odpowiedzialnymi, no to fajnie, żeby w idealnej sytuacji, kiedy oni sami się wywiązują z tego, ale czasem pomaga, jeżeli inni uczniowie też sprawdzają, monitorują, czy to jest robione, czy to się dzieje. No i właśnie tutaj promujemy, wręczamy zaproszenia, jeżeli to będzie wydarzenie otwarte, skierowane do innych osób. Teraz być może przez pandemię będzie ciężko realizować takie otwarte wydarzenia dla dużej ilości osób, ale być może mogą to być zaproszenia takie online'owe na wydarzenia online'owe, więc różne inne możliwości też istnieją, żeby kierować te działania do szerszej grupy. Mogą to być nagrania, filmy, tutaj cały czas powinna towarzyszyć tym działaniom dokumentacja. No i wielki finał, to jest takie zakończenie etapu realizacji, kiedy właśnie już to, co było celem naszego projektu, jest osiągnięte, lepiej lub gorzej, ale jest. I ostatni etap, który nas czeka, to właśnie to podsumowanie, ewaluacja. Warto podziękować wszystkim, którzy pomogli. Można to zrobić za pomocą dyplomów, czy jakiegoś na przykład wspólnego zdjęcia grupy, jakiegoś takiego gadżetu małego. W jakiś sposób podziękować, bo być może również w przyszłości będziemy współpracować z tymi osobami, które nam pomagały. No i warto właśnie te plany na przyszłość, możliwość kontynuacji
aby kuć żelazo, póki gorące, i dalej z uczniami coś planować. I tutaj, jak to wygląda z perspektywy grupy? Właśnie uczniowie powinni najpierw ustalić, co jest dla nich ważne i co jest dla nich też ciekawe, żeby ta motywacja towarzyszyła im przez cały czas. Następnie uzgadniają, co chcą osiągnąć, ten cel. Decydują się właśnie na jakieś konkretne działanie. Bardzo ważne jest, żeby to działanie było skierowane do konkretnej grupy odbiorców, czyli na przykład w przypadku tych dawnych gier i zabaw, tą grupą odbiorców mogą być na przykład przedszkolaki, dla których szykują właśnie turniej gier i zabaw, albo rówieśnicy z ośrodka, albo osoby z zewnątrz. Czasem to może być na przykład projekt, którego celem będzie stworzenie wystawy zdjęć i opisów dawnych gier i zabaw, gdzie właśnie będą szerzyć wiedzę o tych dawnych grach i zabawach i jakoś je promować. Czy nie będzie jako takiego, znaczy będzie finał, bo będzie to otwarcie wystawy, ale nie będzie imprezy jako takiej z grami. No i następnie planowanie działań, działają i to oni mają robić, to oni mają działać, nie nauczyciele wcale. Nauczyciele tylko wspierają, kierują, doradzają ewentualnie. I na koniec podsumowanie działań, czyli takich sześć kroków z perspektywy grupy. No właśnie, wyzwania, jakie się pojawiają, zwłaszcza w MOS-ach i w MOW-ach, bo w szkołach branżowych nieco mniej pewnie, to tutaj właśnie to już, o czym Marta wspominałaś, duża rotacja uczniów i uczennic, i to faktycznie ma miejsce, bo jakiego rodzaju problemy. Często to po prostu ktoś kończy 18 lat i odchodzi, ale czasem zmienia ośrodek, no bardzo różne są powody tego, natomiast jest duża rotacja i grupa się zmienia i dobrze mieć tych osób, tak jak Marta wspominała, więcej, żeby ewentualnie, jeżeli ktoś odejdzie, to zaprosić inne osoby lub po prostu ta grupa się zmniejsza. Jeżeli zapraszamy nowe osoby do dołączenia do grupy, to warto wprowadzić je tak, żeby miały taką samą wiedzę, jak pozostali członkowie grupy, którzy już są. Czyli te nowe osoby powinny się dowiedzieć, co się do tej pory wydarzyło, też dostać jakieś zadania, no w zależności od etapu, prawda? Tutaj jeszcze wyzwaniem jest brak wiary w siebie, co zdarza się, mi się zdarzało, że na przykład na samym początku prac uczniowie, uczennice twierdzili, że oni nic nie potrafią, albo po co, że to w ogóle nie. Jakby taki bardzo mały zapał do działań, albo w ogóle takie zamknięcie, że ciężko było ich wyciągnąć do mówienia, zaprosić do mówienia, że. Ale moje doświadczenie jest też takie, że rozkręcali się, że tutaj pokażę na przykładzie też za chwilę, jak można spróbować obejść tą niechęć do wypowiadania się na forum grupy projektowej. Jak pozwolisz, to ci przerwę, rzeczywiście ten moje doświadczenia z tym brakiem wiary w siebie u chłopców w MOS-ie, no to jest rzeczywiście takie wyzwanie dla opiekunów grup projektowych, chyba najważniejsze, bo rzeczywiście oni mają tak, że jeszcze jak słyszą, że projekt ma trwać powiedzmy, nie wiem, rok czasu, to w ogóle dla nich już perspektywa tak długiego okresu czasu jest, przez rok czasu coś będziemy robić, to jest w ogóle, ale to, że co my zrobimy? Nie, przecież to ja nie dam rady tak długo w czymś uczestniczyć, ode mnie przecież niewiele zależy, jaką ja firmę wymyślę, jak rozpoczynaliśmy projekt, że to jest w ogóle nie do zrobienia, natomiast pokazywanie im małych kroczków, to jest ta droga, a druga strona tego, pokazywanie im, że współpraca w tej grupie będzie powodować właśnie, że się uda coś zrobić, że ja mam taką mocną stronę, ktoś inny ma taką, jakby wyłuskanie od każdego z uczestników tego projektu jego mocnej strony, nawet nie, że ja im powiem czy wskażę, tylko pomóc im jakby im nakreślić, kto z nich w czym się czuje dobrze. I się okazuje, że jeden nie ma problemów takich komunikacyjnych, będzie mu łatwo jakby prezentować grupę czy mówić o czymś, drugi jest świetny w rysowaniu. Trzeci jest świetny, nie wiem, w obsłudze komputera i świetnie wyszukuje informacje, na przykład gdzieś tam w internecie, tak? Kolejny ma z czymś innym tam, jest w czymś mocny. I okazuje się potem, że te puzzle, jak się poskłada w całość,
każdego z nich ta mocna strona, to się okazuje, że, no, że ta współpraca się opłaca i że rzeczywiście razem możemy zrobić dużo więcej niż pojedynkę. I to jest dla mnie taki klucz. Ten brak wiary tak, i siebie, nie? Zdecydowanie się z tobą zgadzam. Ja też zawsze staram się wskazać, co jest naszą mocną stroną jako grupy. Że te wszystkie talenty pojedyncze składają się na całą masę zdolności, talentów, umiejętności, które są mocą tej grupy. Bo tak, ja też to prawda, jak właśnie raz, że perspektywa całego roku szkolnego, dwa jakieś wielkie zaplanowane działania, które mogą przerażać, że tyle pracy przed nami, to mi się nie chce, tak? Albo że przecież się nie uda, ale jak małe kroczki się robi, też pokazuje im, że tak naprawdę te spotkania są fajne, że oni się tam mogą fajnie bawić, nawet powygłupiać, pożartować czasem, właśnie zjeść coś dobrego przez żołądek do serca, że to wszystko razem składa się na to, że oni się już przestają bać po drodze, że to i widzą też postęp, że coraz niby małe spotkania, niby powolutku coś tam dalej, ale za każdym razem jest nieco bliżej celu. Więc tutaj tak, te drobne kroki, myślę, że bardzo pomagają regularne spotkania. Jeżeli się to ustali, też w kontrakt wpisze, że będziemy się spotykać raz w tygodniu, jednego dnia o tej samej porze. To może bardzo sprzyjać temu, żeby widzieć później perspektywę, żeby oni czekali też na te spotkania i dążyli tak, do tego celu. To na pewno ułatwia i my rzeczywiście realizując projekt uzgodniliśmy sobie jeden dzień w tygodniu, była to zawsze środa. I oni później już czekali na tą środę, że się spotkamy zawsze w tym samym miejscu, rzeczywiście, że wypijemy to cappuccino, że pogadamy o tym, co mamy zrobić, włącznie z tym, że jak będą te kryzysy, no bo trzeba to wpisać, tak? Wiadomo, że praca projektem i praca z grupą to jest proces, gdzie te kryzysy się pojawiają i no i będą się pojawiać i nie ma co się oszukiwać, że one się nie pojawią, tylko musimy się nastawić w ten sposób i też uświadomić młodzież, że te kryzysy się pojawią i że to nie jest nic strasznego, że jak ten kryzys się pojawi, to po prostu usiądziemy i porozmawiamy, no dobrze, no jesteśmy w takim miejscu, no co możemy, no jest ten moment, no ale co możemy z tym zrobić, żeby pójść jednak ten mały krok dalej i że to nic strasznego, że dzisiaj wątpimy może w niektóre nasze działania, że jakby inne cele były założone momentami, no to zmodyfikujmy to do potrzeb, jeżeli się okaże, ja będę potem też mówić, jak to było u nas, jak chłopcy sobie różne tam działania zaplanowali, a okazało się potem, że życie ich zweryfikowało, że pewnych rzeczy się po prostu nie da zrobić z różnych przyczyn, nie dlatego, że nie mieli chęci, czy że czegoś nie byli w stanie się nauczyć, ale czasami po prostu czegoś się zrobić nie da. No i jak w życiu, to jest też fajne, że to jest taki właśnie zaprawa do życia, że to nie jest taka właśnie lekcja teoretyczna, oderwana od rzeczywistości, tylko oni ćwiczą, no tak jak w dorosłym życiu też mamy różne sytuacje kryzysowe, prawda? I dokładnie, że ten kryzys ma ich budować, jakby ma być dla nich informacją, ma być taką, że no po kryzysie zawsze następuje coś konstruktywnego, coś fajnego i że kryzysy to nie jest tragedia, tylko raczej szansa na coś, na nowe rozwiązania. Tak, i dzięki temu mogą też się nauczyć, żeby się nie poddawać, ale iść dalej, później w życiu też, nawet jeżeli przez chwilę coś się nie udaje, albo trzeba zmienić plany, bo właśnie tak jak mówisz, niezależne od was trudności się pojawiały i nie zawsze wszystko się dało tak, jak pierwotnie planowaliście. Zresztą to jest też piękne w metodzie projektu, że można to zmieniać, modyfikować, a i tak może być fajnie, albo nawet lepiej. Dobrze, słuchajcie, dalej, tutaj to niskie poczucie wpływu, dlatego ta decyzyjność uczniów jest ważna. Oni często są, zwłaszcza w MOW-ach, MOS-ach, po różnych trudnych doświadczeniach, prawda? I też gdzieś tam takie też doświadczeniu ograniczania im w jakiś sposób wolności i niezależności. Więc tutaj, jeżeli w takim projekcie da im się możliwość decydowania, na przykład, jeżeli jest możliwość przeznaczenia jakiegoś nawet niewielkiego budżetu, a oni mogą zdecydować, co zrobią z tymi pieniędzmi, na co wydadzą w ramach tego projektu, w ramach swoich działań, właśnie na co wydadzą te pieniądze, to już może im dać poczucie jakiejś władzy, jakiejś decyzyjności. Dlatego tak ważne jest, żeby to uczniowie decydowali o tym, o czym się da, bo oczywiście wiadomo, że nie o wszystkim mogą, ale tam, gdzie można, to warto im tą decyzyjność pozostawić.
Trudności komunikacyjne też różne mogą się pojawiać, no ale to też jest właśnie to pole walki, tak? Ten poligon, żeby ćwiczyć, próbować, żeby również oni ze sobą rozmawiali, dyskutowali, nawet czasem się sprzeczali, ale oby konstruktywnie. Drugie życie ośrodków czasem bywa trudnością, to nie wiem, czy Marta chciałabyś rozwinąć jakoś jako... Jest to na pewno trudność, dlatego że no, jak ta komunikacja nie jest taka otwarta i i tą grupę nie poprowadzi się tak, że będziemy rozmawiać otwarcie o trudnościach i o tym, jak oni się ze sobą czują, jak się czują z nami w trakcie tej realizacji, to rzeczywiście może się okazać, że przy spotkaniach grupy projektowej będą mówić co innego, a później w kuluarach będą rozgrywać i jakby załatwiać sprawy czy działania no, po swojemu, tak? I tu myślę, że tak jak my próbowaliśmy z kolegą Robertem no, pracować na jak największej otwartości i jakby prowokować ich do tego, żeby sobie udzielali tych informacji zwrotnych w czasie pracy i nam też, to też im dawało takie dużą swobodę, że mogli nam dorosłym też powiedzieć, jak im z nami jest, jak im się z nami współpracuje, co im przeszkadza, co im pomaga, tak? I to powodowało, że no, nie miałam takiego odczucia, żeby na tych zajęciach projektowych właśnie to drugie życie przysłowiowe jakoś tam miało no, na projekt, tak? No tak, ale czasem też nie zawsze wszystko od nas zależy, tak? I trzeba po prostu jakoś no mieć tą świadomość, że pewne rzeczy będą nam wychodzić w trakcie i... Jasne, i próbować temu jakoś przeciwdziałać, tak? Jak czujemy, że jest to drugie dno, to jednak podejmować takie działania. No ale mówię, tutaj ta otwartość i te relacje z opiekunami, no to jest chyba najlepsze co może się tutaj zadziać, żeby właśnie tego nie było, nie? Zdecydowanie. No i czasem też trudnością są zasady ośrodka konkretne, na przykład brak możliwości korzystania z internetu, kiedy na przykład trzeba wyszukać informacje. Jeżeli jest to w waszej mocy, no to warto zadbać, żeby na przykład na czas tych spotkań była możliwość korzystania z internetu, bo czasem to jest po prostu niezbędne, żeby móc na przykład wyszukać informacje, więc tutaj zachęcam. Jeżeli nie, no to trzeba też myśleć, jak to obejść, różne te zasady, które mogą nam utrudniać działanie. Tak, na pewno. Tutaj ten internet to jest jedna rzecz, tak jak mówisz, Aniu, chociaż my tutaj mieliśmy zielone światło od dyrekcji, nie było problemu i chłopcy na czas projektu, czy na etapie właśnie tworzenia diagnozy, czy wyszukiwania właśnie jakby w internecie, czy są podobne firmy, czy tutaj na terenie, które oferują tego typu usługi, które chłopcy chcieli zaproponować okolicznym mieszkańcom, no rzeczywiście nie dało się bez internetu tego zrobić. No a teraz w okresie tej pandemii, no to już w ogóle nie da rady. Ale oprócz tej sytuacji, o której mówisz z internetem, ja myślę, że jeszcze troszkę inne ograniczenia, które są na pewno wyzwaniami w MOS-ach i w MOW-ach. Na pewno też to, że chłopcy się nie poruszają sami, że zawsze są z dorosłą osobą, która sprawuje nad nimi opiekę. Tak wiadomo, że w szkole branżowej czy w innych różne działania, grupa projektowa jak podzieli sobie między sobą, kto co robi w parach czy tam w pojedynkę niektóre rzeczy, no to wiadomo, że idą do domu po szkole i mogą różne rzeczy w parach czy tam w mniejszych grupkach pójść i zrobić, bo mają tą swobodę. Tutaj tej swobody nie ma, jest zawsze ten opiekun dorosły i to też trzeba umieć tak pogodzić, żeby oni mieli z jednej strony poczucie jednak, że to od nich coś zależy i mogą coś robić, działać, a z drugiej no jest ten opiekun. No to też tutaj taka umiejętność pogodzenia tego jest ważna, dlatego też osoby, które sprawują opiekę nad dziećmi, nad młodzieżą w tych projektach, no to muszą być osoby, które no cechuje duża otwartość i wtedy oni się też swobodnie czują i to ma wtedy sens, nie? Tak, zdecydowanie. Dzięki, Marta, za uzupełnienie. To ja już przejdę do części, żebyśmy tylko nie zostali przy trudnościach. Powiem, co pomaga
pracy projektowej w Mostach Nowych i też w szkołach branżowych odpowiednia motywacja. To tak jak obiecałam, za chwilę pokażę, jaką motywację zgłaszali uczniowie, to już rozwiniemy ten temat na przykładach za moment. Kontakt z osobami z zewnątrz. No ja doświadczyłam, że zawsze byłam tą osobą oczekiwaną, że to była jeszcze w czasach przed pandemią, no to kiedy można było przyjechać do ośrodków, no to było super, że właśnie można było się spotkać właśnie z uczniami, z uczennicami osobiście i z nimi pracować metodami warsztatowymi. Przez pandemię niestety to zostało bardzo ograniczone, ale wciąż, no bo teraz przerzuciliśmy te wszystkie metody pracy do internetu i wciąż odczuwam, że jest taka energia jednak, że jak jest osoba z zewnątrz, to motywuje, że to jest coś innego, ktoś inny, inne spojrzenie, więc jeżeli macie taką możliwość, to warto zawsze spróbować zapraszać te osoby z zewnątrz, żeby, nawet jako gościnnie, jako ekspertów na przykład od przedsiębiorczości, jakiegoś właściciela firmy, który może opowiedzieć o jakichś formalnych niuansach lub inne osoby, które tematycznie będą akurat pasowały. Możliwość decydowania to też pomaga, czyli na tyle, na ile możemy, pozwalamy decydować uczniom, nawet jeżeli to nie zawsze są decyzje, które sami byśmy podjęli. Budżet, choćby najmniejszy, jak wspominałam, też motywuje. Osiągalne cele, czyli nie bierzemy zbyt dużych, jeżeli pojawi się bardzo dużo pomysłów, to staramy się zawężać i ewentualnie jakąś hierarchię zrobić, że w pierwszej kolejności zajmujemy się czymś jednym, ewentualnie w ramach kontynuacji projektu kolejne pomysły realizujemy, dlatego że jeżeli zaplanujemy za dużo, to później jak przyjdzie do realizacji, to uczniowie mogą się zniechęcać, a tego nie chcemy, więc warto te osiągalne cele sobie stawiać. Dobra atmosfera i materiały CEO, też za chwilę pokażę przykład materiału, który może być bardzo pomocny w pracy. Tu będę mówić o tym wszystkim, o czym wcześniej mówiłam, tylko już na przykładach. Przede wszystkim na podstawie pracy tegorocznej z MOW-em w Puławach, ale też krótko wspomnę o tym, jak zeszłoroczna praca z MOW-em w Bioworku i z MOS-em w Białej koło Piły wyglądała. I tutaj jeszcze mam polecane narzędzia i materiały. Właśnie, jeżeli chodzi o tą pracę tegoroczną za pomocą właśnie różnych komunikatorów, to bardzo pomagam, bardzo polecam Jamboard, to jest googlowe narzędzie i warto mieć wtedy skrzynkę pocztową na Gmailu. To jest taka bardzo prosta tablica i za chwilę pokażę właśnie, jak na tym Jamboardzie pracowałam z grupą z Puław. My się spotkaliśmy 5 razy, właśnie spotykaliśmy się tak na godzinę, półtorej, co jakiś czas. I powoli sobie pracowaliśmy na tym Jamboardzie. Bardzo polecam, bardzo widzę, że zrobiłam literówkę w adresie, tam bez tego o powinno być, jamboard.google.com. Bardzo proste narzędzie, naprawdę, bardzo intuicyjne. Drugie, które polecam, to już troszeczkę dla bardziej zaawansowanych, to jest Flipgrid. To w sytuacji, gdybyśmy chcieli, zwłaszcza kilka grup lub uczniów, którzy nie mogą się spotkać, to na przykład może być pomocne no tam, gdzie uczniowie są na zdalnej nauce, czyli na przykład w szkołach branżowych i w MOS-ach, w których nie są na miejscu uczniowie. Teraz mówię w czasie pandemii, to jest taka strona, która umożliwia właśnie po pierwsze umieszczenie zadania, opisania zadania. Marta, prosiłabym cię jeszcze raz o wyłączenie mikrofonu, bo znowu słyszę echo i to chyba jest dzięki. Więc tak, na Flipgridzie możemy umieścić zadanie dla uczniów, a następnie oni mogą w prosty sposób zamieścić tam swoją odpowiedź w formie nagrania. Można ograniczyć czas nagrania, czyli na przykład czy ma to być pół minuty, minuta, 2 minuty, żeby te filmy były zbliżone, albo na przykład między minutą a 2 minuty. Myśmy tam właśnie w ramach tej ścieżki kronika sportowa, czyli właśnie zadanie dotyczyło pracy z dawnymi grami i zabawami,
umieściliśmy na Flipgridzie takie zadanie, żeby właśnie uczniowie z różnych MOW-ów, MOS-ów i szkół branżowych nagrali filmiki, jak grają w dawne gry i zabawy. I zadanie też polegało na tym, że żadna gra nie mogła się powtarzać, czyli kto pierwszy umieścił, ten lepszy, tak? Następna grupa musiała już wybrać inną grę. No i chyba w sumie zebraliśmy tam 17 różnych filmików pokazujących, jak oni tam grają w bardzo różne gry, zabawy. No fajnie wyszło. Myślę, że dla nich to też było miłe, bo też można obejrzeć filmiki innych, skomentować, dodać jakąś emotikonę, więc też jest taka wymiana między tymi uczestnikami zadania. Przewodniki Oby Młodzież, to na stronie właśnie obymłodzież.org.pl w zakładce materiały znajdują się takie publikacje, ja tu też mam, to jest właśnie z tej ścieżki kronika sportowa, ale pewnie niewiele widać, bo to jest bardzo mała kamerka, natomiast można sobie właśnie wejść, ściągnąć wersji elektronicznej publikacji, można też ją pewnie wydrukować. W tych publikacjach właśnie opisane jest krok po kroku, jak przeprowadzić projekt, jak grupę przeprowadzić przez projekt. Są różne ćwiczenia przykładowe i właśnie w ramach tych czterech ścieżek, które my proponujemy, czyli oprócz tej dotyczącej dawnych gier i zabaw jest też przewodnik dotyczący właśnie zakładania firmy, czyli ta ścieżka przedsiębiorcza, jest też przewodnik dotyczący takich działań ekologicznych i działań związanych ze sztuką, sztuka zaangażowania się nazywa. Także bardzo polecam, bo można w zasadzie co roku robić inny projekt, nawet na podstawie tych przewodników, gdzie wszystkie te kroki są opisane wraz z ćwiczeniami, jak można pracować z grupą projektową. No i strona Młodzi w Akcji, tam też sporo jest cennych materiałów, filmiki, różne karty pracy, też publikacje. Tutaj mam przykłady dwóch publikacji, gdzie, ale jest ich więcej. W każdej z publikacji jest też rozpisana ścieżka, jak krok po kroku właśnie robić na różne tematy projekty z grupami młodzieżowymi, takie projekty na rzecz lokalnych społeczności. To nie będę o tym mówić więcej, bo pewnie mogłabym długo, ale zachęcam, żeby zajrzeć na tą stronę, bo ona jest dosyć czytelna i tam można znaleźć wiele fajnych wskazówek. A teraz już chciałabym przejść do właśnie Jamboard. A to będą, żeby właśnie nie przeklikiwać się na różne strony, to powklejałam print screeny z tego Jamboarda. Czyli to są po prostu dokładnie te same rzeczy, które robiłam z grupą Spuław przez ostatnie miesiące. I zaczęliśmy od nasze spotkanie, od wyjaśnienia sobie w ogóle, co to jest ten projekt, w którym oni biorą udział, Oby Młodzież i ta ścieżka kronika sportowa. Okazało się, że sporo już wiedzieli na szczęście, że właśnie będą się zajmować dawnymi grami i zabawami, że będą musieli coś wymyśleć, no ale doprecyzowaliśmy właśnie, kim jest w projekcie mentorka, kto jest opiekunami, właśnie oni, kto tworzy tą grupę projektową, czyli wpisywaliśmy imiona i tutaj też fajne jest w tym Jamboardzie, że to wszystko z nami zostaje i możemy też wracać do tych slajdów i na przykład jak na kolejnych spotkaniach pojawiają się, czy dochodzą nowe osoby, to możemy je dopisywać i dlatego wszyscy mogą się czuć, że cały czas w tej grupie są. Też możemy sobie wypisywać, kto jest sojusznikami. W ogóle w Jamboardzie po prostu tworzy się w bardzo prosty sposób takie kolorowe karteczki i łatwo je wypełniać tekstem. Może to robić jedna osoba, w tym wypadku ja to robiłam, dlatego że oni byli po drugiej stronie monitora razem, ale mieli właśnie widok chyba na telewizorze jednym i mieli tylko mikrofon, więc trudno im było, żebym ja mogła ich objąć wzrokiem, siedzieli w dosyć dużym oddaleniu od kamerki i nie mieli łatwego dostępu do klawiatury, więc ja wypełniałam tekst. Ale teoretycznie, jeżeli każdy będzie się łączył z innego komputera, to każdy może wypełniać karteczki, więc też można ich tak zaktywizować, żeby oni też wypełniali karteczki sami. No i tutaj w sojusznikach, czyli osobach, które nam pomagali,
nam będą pomagać, wskazali dyrekcję szkoły, dziadków, rodziców, nauczycieli i rówieśników, ale na pewno można by było rozbudować tą listę i z czasem można do tego też wracać i wpisywać nawet konkretne osoby z imienia i nazwiska, czy nazwę firmy, jeżeli firma nam jakaś pomaga, czy organizacja, to można też sobie definiować i wtedy, nawet jak później grupa chce opowiedzieć o sobie i swoich dokonaniach, to może użyć takiej planszy i na tej podstawie pokazać, opowiedzieć, jak to się zaczęło. Następny krok to było omówienie, co zrobimy tego dnia na spotkaniu. I tak też zawsze starałam się rozpocząć spotkanie i zakończyć planem, co zrobimy na kolejnym spotkaniu, tak żebyśmy kolejne mogli zacząć, zwłaszcza jeżeli długi czas mijał od ostatniego spotkania, żebyśmy mogli zacząć od tego, co się wydarzyło ostatnio i co zaplanowaliśmy, że zrobimy na tym nowym kolejnym spotkaniu. Więc tutaj oni już na początku wiedzieli, jaki będzie przebieg spotkania, i następnie przechodziliśmy dalej. Ważnym momentem był ten kontrakt, do którego też zdarzało nam się wracać, no bo czasem zmienialiśmy na przykład terminy spotkań, więc też zmienialiśmy tutaj ustalenia, albo ktoś chciał coś dopisać. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że ważną zasadą zaproponowaną przez samych uczniów było dbanie o przekąski na spotkaniach grupy i zawsze było to zadbane naprawdę. Wszyscy na przekąski na szczęście był też budżet w projekcie, także myślę, że to był taki duży, duży plus. I mam nadzieję, że cały czas jest, bo oni dalej pracują tylko już sami, bo już mnie tak nie potrzebują zbyt często. No i tutaj następny krok to poznanie się. Ja zaproponowałam, żeby zrobić to w trzech punktach: imię i wiek, zainteresowania, mocne strony, talenty. Ale żeby właśnie zachęcić ich do mówienia i żeby nie było tak prosto, to zasada była taka, że każdy opowiadał o osobie, która była po jego prawej stronie. Czyli trzeba było po prostu wskazać te mocne strony, talenty, zainteresowania swojego kolegi czy koleżanki. I to było też fajne, bo żeby nie było tak, że każdy się chwali swoimi talentami lub wręcz przeciwnie, nic nie chce powiedzieć, to jednak myślę, że łatwiej im było mówić o koledze, koleżance, a jeżeli nie, to zawsze można było im dać chwilę, żeby porozmawiali chwilę cicho i dopiero za chwilę, jeżeli się na przykład nie znali. Więc to miało ten plus taki, że mogli się od razu zintegrować, zarazem nie mówili o sobie, ale o kimś obok. I tak nam właśnie powstawała ta lista mocnych stron i talentów grupy. Bo tutaj to, co już zapisywałam, kiedy oni mówili o sobie, to już były ten właśnie odpowiedzi na punkt trzeci, mocne strony i talenty. I właśnie tu chciałam im pokazać, jak oni mają dużo tych mocnych stron i talentów. Tutaj umieściliśmy też talenty opiekunek grupy. Więc to też było fajne, że właśnie oni poczuli, że właśnie oni, opiekunki, razem mają tyle różnych mocnych stron i talentów i też już jak byliśmy przy etapie decydowania się na konkretne działanie, na konkretny jakby cel projektu, to też wracaliśmy do tego, czy mamy te zasoby, jakie mamy, czy właśnie to nam pomoże później w realizacji tego, co zamierzamy jako grupa, czy co oni zamierzają. Kolejny punkt to była właśnie motywacja. Dlaczego bierzesz udział w programie? Czego chcesz się nauczyć? Tu już trochę takie sugerujące pytanie, że tu można się czegoś nauczyć. I tu już każdy odpowiadał za siebie. No i naprawdę wiele, wiele różnych tych motywacji było, bo chociażby właśnie, aby się najeść, czyli te przekąski znowu się przewinęły, że jest to istotne, żeby dzielić się pomysłami, żeby poznać się lepiej, żeby ciekawie spędzić czas dla satysfakcji, ale też taka pojawiła się odpowiedź, aby poczuć się częścią wielopokoleniowej wspólnoty, bo już była ta mowa o tym właśnie, że będą wywiady ze starszymi osobami, że będą mogli skierować swoje działania do młodszych, że gdzieś będzie się działo, tak właśnie wielopokoleniowo. I
Więc takie różne rzeczy. Również tu akurat w tej grupie to nie padło, ale w innych grupach na przykład pojawiały się też w Łodzi na przykład pozytywki. Tam dostają właśnie takie pozytywki, można wymieniać na jakieś dłuższe przepustki czy na jakieś inne przywileje. W Jaworku też to padało, że oni tam są dla Jaworków. To była taka lokalna waluta, którą też mogli wymieniać na inną, na inne bonusy, więc czasami to było albo dla lepszej oceny, to też się zdarza i to też jest konkretna motywacja, także warto im dawać też takie dodatkowe motywacje, to jest taka bardziej zewnętrzna, tak, że, ale czasem bywa tak, że ktoś się zgłosi dla tych dodatkowych punktów czy innych bonusów, a później się wkręci i zostaje z wielu innych powodów, więc myślę, że warto zapewnić kilka takich motywacji i następnie, jeżeli będzie dobra atmosfera w grupie, no to te osoby po prostu zostaną na dłużej, oby do końca. Okej. Jeżeli jakieś pytania się pojawiają, to też proszę pisać na czacie, bo na bieżąco będziemy się starać odpowiadać. No i później temat dawne gry i zabawa, akurat tutaj to jest ten temat, którym się zajmuję jako mentorka, więc rozmawialiśmy o tym, z czym się kojarzą im dawne gry i zabawy, jakie znają, w co lubią grać. To też właśnie mimo tego, że robimy to zdalnie, to dzięki temu, że grupa ma materiały takie jak różnego rodzaju post-ity, markery, karteczki, to można ich dzielić na właśnie w pary, w trójki i oni mogą na przykład odpowiadać na te pytania w tych mniejszych grupach, a następnie, nie wiem, mają 10 minut, rozmawiają w mniejszych grupach, te grupy później można zmieniać przy kolejnych zadaniach i później znowu wracają i rozmawiamy o tym na forum, spisujemy wnioski, do których można później wracać, więc to i tak ten charakter pracy warsztatowej można w dużej mierze zachować, mimo właśnie tych trudności związanych z edukacją zdalną. Więc tutaj różne odpowiedzi padły i przeszliśmy dalej, pomysły na działania, już wiedzieliśmy, jakie gry znają, lubią, jakie ich interesują, widzieliśmy, jakie mają mocne strony, talenty, co ich motywuje, no i tu dalej chcieliśmy iść tym tropem i zaczęli po prostu zgłaszać pomysły, jakiego rodzaju działania można by podjąć właśnie, żeby wykorzystać te dawne gry i zabawy do jakichś działań na rzecz innych. No i tutaj właśnie możecie zobaczyć, że bardzo różne rzeczy się pojawiły, od nakręcenia filmów, zachęcania młodszych do grania w gry, właśnie żeby jakąś księgę gier i wspomnień zrobić, czy tak sentymentalnie, turniej, jakiś tu turniej sportowy, turniej, właśnie tu się pojawiły, że może coś na zewnątrz, bo będzie łatwiej kogoś zaprosić niż do samego ośrodka, ponieważ wiedzieliśmy, że finał będzie gdzieś już maj, czerwiec, kiedy będzie ciepło, no to wydawało się to i wciąż wydaje dosyć realne, chociaż momentami myślę, że te restrykcje to nas prędko nie opuszczą, ale zobaczymy, może się uda. Więc bardzo różnego rodzaju pomysły padały i te czerwone kropki to już jest moment, kiedy oni mogli sami głosować, co by wybrali. Wyszły tylko trzy kropki, bo ja zaznaczałam, a głosy się powtarzały. W każdym razie najwięcej głosów było właśnie na turniej, na księgę i na film. No i później przeszliśmy w związku z tym, że mieliśmy trzy równorzędne pomysły, które porównywalną ilość głosów zdobyły, to przeszliśmy do analizy tych pomysłów. Oczywiście ja tu opowiadam cały ciąg zdarzeń, które się działy przez 5 kolejnych spotkań, to nie też na jednym, bo myśmy to wszystko właśnie krok po kroczku robili, czasami dzieląc się na mniejsze grupy, czasami trochę dłużej rozmawiając o czymś, na przykład o tych grach i zabawach, bo też na przykład jak kiedy oni rozmawiali o grach i zabawach, to zależało mi, żeby był ten czas, że oni w parach porozmawiają, powspominają, poprzypominają sobie, też właśnie rozmawiali z opiekunkami, więc było, pamiętam, że tak jakiś wniosek tak mnie ujął, że to niesamowite, że pani zna tą grę, gdzie uczeń był taki zaskoczony, że jego właśnie opiekunka już grała w tą grę wiele lat temu. I dla niego to było takie niesamowite. No więc kiedy już przeszliśmy przez te różne tematy, to już mieliśmy trzy pomysły,
No to wzięliśmy się za analizę pomysłów, która też zajęła sporo czasu. Właśnie mieliśmy tutaj ten turniej gier i zabaw, przeszedł do finału, nakręcenie filmu i tam jeszcze za chwilę na następnym slajdzie będzie księga. I po kolei oni musieli według trzech kryteriów przeanalizować, jaki cel byłby, gdyby to był turniej gier i zabaw, jakie zasoby i jaki harmonogram trzeba by było tutaj przyjąć. No i nie wiem, na ile dobrze widać u Państwa na monitorach, bo no mam nadzieję, że da się coś odczytać. W każdym razie każdy z tych pomysłów był właśnie analizowany pod tymi trzema kątami. Tutaj na przykład do turnieju gier i zabaw stwierdzili, że mają już obiekty sportowe, mają sprzęt, mają swoje właśnie, znają się na sporcie, więc mają jakieś takie własne zasoby też i tak dalej. I była właśnie analiza każdego z trzech, takie rozłożenie na czynniki pierwsze. Tutaj jeszcze właśnie zrobiliśmy dwa z tych pomysłów w czasie naszego spotkania, trzeci dostali jako zadanie do domu, więc później już wróciliśmy z tym. No i przeanalizowali też tutaj właśnie cel, zasoby, harmonogram, księgi i na koniec sami wybrali po przeanalizowaniu tych wszystkich aspektów, że chcą robić i turniej gier i zabaw, i księgę, i album. W sensie, że nie chcą już robić jednej rzeczy z trzech, ale dwie rzeczy z trzech. No, dużo głosów było też, że film też by było fajnie zrobić, no ale uznali, że to może następnym razem, może będą nagrywać, a później w przyszłym roku się złoży z tego film. Że to jakby, no właśnie, to zgodnie z tą zasadą, żeby realne cele sobie obierać. Dobrze, czyli mamy to i później co było przed nami? Kiedy wiedzieliśmy już, co oni chcą zrobić, no to zrobiliśmy taki właśnie harmonogram z podziałem zadań, czyli tutaj po lewej stronie taki mini kalendarz z karteczek ułożony z nazwami miesięcy i tutaj wypisaliśmy, jakie zadania. Tutaj bardzo ważnej rzeczy jeszcze brakuje, bo jeszcze powinny być przypisane osoby, kto za co odpowiada, za konkretnie jakie zadania, ale mam nadzieję, że już oni to zrobili we własnym zakresie. No i teraz zakładając, że jesteśmy gdzieś na przełomie marca i kwietnia, to grupa powinna być na etapie testowania gier i zabaw oraz na etapie zakupów. Mam wielką nadzieję, że tak właśnie jest. Dobrze, i teraz przechodzimy dalej. Tutaj jeszcze ważnym elementem był budżet projektu. Rozpisaliśmy sobie najpierw, bo budżet był z góry określony, więc to bardzo pomaga, bo wiemy, ile jest pieniędzy do wydania. Ale już jak je wydać, trzeba było pomyśleć. Wiedzieliśmy, że ważne będą nagrody dla uczestników turnieju, akcesoria do gier i zabaw, żeby w ogóle móc je przeprowadzić, czyli najpierw zostały określone, jakie gry i zabawy mają się tam pojawić, później jakie materiały, akcesoria już teraz są na stanie szkoły, no i wyszło nam, co trzeba kupić i jaka będzie na to kwota potrzebna. No i poczęstunek, napoje, materiały biurowe, plastyczne lub druk, również tutaj dostały jakiś swój budżet. I kolejny punkt, właśnie, to jest ono, bo tu ja przedstawiłam mniej więcej, jak wyglądał proces w czasie tych pięciu naszych spotkań, takich między godzina a półtorej godziny czasu, natomiast pomiędzy właśnie ustalaliśmy plany na kolejne spotkanie, umawialiśmy się na przykład, jakie zadanie zrobią, pomiędzy, czy co my razem zrobimy. I to właśnie też bardzo pomaga, żeby spotkania grupy kończyć jakimś podsumowaniem, co udało nam się zrobić i co chcemy zrobić, co planujemy. To polecam. Jeżeli chodzi właśnie o grupy, bo to tyle, jeżeli chodzi o Puławy, natomiast grupy w Jaworku, w Białej, to tam też właśnie wokół gier i zabaw, ale fajne jest to, że mimo, że temat wydaje się dosyć wąski, no bo działania powinny dotyczyć gier i zabaw, to właściwie każda grupa robi inne rzeczy. W Jaworku udało im się zrealizować, to bo oni bardzo szybko, jak zaczęliśmy działania, chyba koniec września, początek października, to już w grudniu zrobili projekt swojego projektu.
przepraszam, finał swojego projektu, bo im właśnie zależało, tutaj zwłaszcza opiekunkom, żeby jak najmniej osób odpadło z grupy, w sensie, że bały się bardzo tej rotacji, wiedziały, że tam część chłopców skończy 18 lat i odejdzie, więc była właśnie trochę taka mobilizacja, żeby działać szybko i sprawnie, i oni zrobili już na Mikołajki taki właśnie turniej gier i zabaw i zaprosili z jednej strony osoby, które przychodziły do lokalnego DPS-u, a z drugiej strony uczniów szkoły z sąsiedztwa i zrobili takie grupy mieszane, gdzie był jeden wychowanek MOW-u, właśnie trzyosobowe drużyny, wychowanek MOW-u, osoba z DPS-u i uczeń szkoły, tam były klasy 7-8 z tego, co dobrze pamiętam, i właśnie między takimi integracyjnymi drużynami rywalizowali w tych dawnych grach i zabawach, więc i oni sami to wymyślili, więc uważam, że przeuroczy pomysł, a też ich wielkim sukcesem było to, że turniej później przerodził się w tańce i taką dyskotekę, którą oni sami animowali, więc też naprawdę z takim mnóstwo energii dobrej tam się wytworzyło. A jeżeli chodzi o MOS w Białej, to taka niewielka miejscowość w okolicach Piły, tam to grupa dziewczyn przygotowała dla przedszkolaków z przedszkola obok taki bal karnawałowy właśnie z grami i zabawami, i one wszystko właśnie, po pierwsze zrobiły przepiękne dekoracje, to był tłusty czwartek, więc zrobiły dekoracje w kształcie słodyczy, były jakieś takie kolorowe pączki, donaty, w ogóle to było wszystko pod hasłem tłustego czwartku i właśnie były słodycze, pączki do degustacji, no i te różne zabawy, gdzie one wszystko to prowadziły, animowały dzieci, same musiały najpierw się nauczyć tych różnych zabaw, takich w dużej mierze tradycyjnych, starych, więc też myślę, no były z siebie bardzo zadowolone, bo mówiły, że nie było łatwo to przygotować, że bały się, że obawiały się trudności, ale że w trakcie, kiedy już realizowały i widziały, że te dzieciaki po prostu wchodzą w to jak w masło i się bawią i jest dobra atmosfera, no to niesamowicie dużo radości miały z tego powodu. I plany były takie, żeby robić cyklicznie co roku taką imprezę. Więc też mam nadzieję, że to się udało, chociaż na pewno pandemia utrudniła realizację tutaj tych planów. Dobrze, ja już się bardzo dużo nagadałam. To są moje doświadczenia pracy w MOW-ach, w MOS-ach wybrane i przekazuję głos już Marcie, która opowie o wspaniałej grupie projektowej z Wałbrzycha. Także Marta, zapraszam. Tak, fajnie, że Ania, ty zupełnie inna ścieżka, trochę mnie też zainspirowałaś te gry, to też jest bardzo fajny pomysł na taką pracę całoroczną. No ja opowiem o ścieżce, którą zrealizowaliśmy my, a więc ta ścieżka Bądźmy Przedsiębiorczy. Chłopcy ją wybrali pewnie też dlatego, że myśleli troszkę o przyszłości, o tym jak sobie poradzą na rynku pracy. No a abstrakcją było dla nich założenie firmy, to chyba zbyt odległe i to chyba nie dla nas. Ja chcę w ogóle powiedzieć, że jak ja podchodziłam tutaj do pracy pierwszy raz tą metodą, no to tak się zastanawiałam, czy to w ogóle będzie do zrobienia. I chcę powiedzieć, że metoda projektu jest świetna. Zachęcam naprawdę wszystkich, którzy mogą, do pracy tą metodą, dlatego że ona jest naprawdę bardzo atrakcyjna dla młodzieży. I nie mówię tego, bo ja mam takie odczucia, tylko po prostu po zakończeniu pierwszego projektu, jak usiedliśmy do ewaluacji i do podsumowania tego, co udało im się zrobić, jakie mają odczucia, z czym kończą, to oni naprawdę, udzielając tych informacji zwrotnych na koniec, mówili przede wszystkim o tym, że to był dla nich atrakcyjny czas, że to był czas niezmarnowany, bo często mają takie poczucie, uczestnicząc w innych różnych zajęciach, że no nie zawsze to jest tak, jakby chcieli. Tutaj mieli takie poczucie, że to był sensownie wykorzystany czas. Mówili o właśnie tej dobrej atmosferze, że uczyli się poprzez tą właśnie zabawę, przez tą symulację zakładania tej firmy, którą sobie tam wymyślili, i że to wszystko się przełoży też na to, oni tak mówili, jakby na ich radzenie sobie za chwilę, jak opuszczą MOS, bo
te doświadczenia, gdzie w ogóle się zastanawiali, jak tą firmę założyć i zastanawiali się, jak się dowiedzieć w ogóle, jak tą firmę założyć i wyszli z pomysłami, że to może pójdźmy do pracodawców tutaj okolicznych, zapytajmy, jak oni zaczynali, jaka była ich droga. To się okazało się, że to jest fantastyczne i że okazało się, że spotkali ludzi, którzy zaczynali, przepraszam, od przysłowiowego zamiatania na przykład hali gdzieś, a dzisiaj są menadżerami albo osobami, które gdzieś tam są decyzyjne i są zadowolone ze swojej kariery zawodowej. Ja zacznę może od tego, etapu początkowego, gdzie chłopcy mieli wymyślić, co w ogóle będą robić w tym projekcie. Bo na początku, Aniu, mówiliśmy, że to jest trudne, ten początek i rzeczywiście ten dobry start jest chyba tutaj najważniejszy. Ja też się zastanawiałam, no co oni będą mogli robić i ten początek, gdzie spotkamy, tak jak tutaj na tych akurat fotografiach, bo my nie pracowaliśmy na takim narzędziu fajnym, które przed chwilą pokazałaś, ale ja pewnie się skuszę, bo to bardzo fajnie tam wygląda, przejrzyście. Pracowaliśmy na białych kartkach, no co też wspominamy, ale te pierwsze spotkania, gdzie jeszcze mieliśmy ten komfort, że byliśmy na spotkaniu tym takim wstępnym w Wildze, więc to... Ja Marta na chwilę tylko wejdę w słowo, że tylko dlatego przeszliśmy na narzędzia zdalne, bo nie można już jeździć. Jasne, do tamtej pory też pracowaliśmy na białych kartkach. Jasne, ale to narzędzie, które przed chwilą pokazałaś, jakby na pewno ja skorzystam teraz z tej sytuacji, jest świetne. Ale chcę powiedzieć tak, że na pewno materiały wasze CEO-skie i to spotkanie początkowe, to na którym moi chłopcy mieli możliwość być, na pewno to są świetne rzeczy, które na pewno bardzo ułatwiły poprowadzenie w ogóle projektu. Oni przyjechali, bo ta trójka, która była na tym spotkaniu, która doświadczyła tamtych ćwiczeń i tego poznania tych innych grup projektowych, ona potem jakoś z automatu tych trzech chłopców jakoś stało się liderami później, bo jak wrócili do ośrodka i zachęcali innych chłopców do udziału, to jakby to jest takie fantastyczne, to oni poprowadzili to spotkanie, gdzie wcale nie ja i kolega, tylko oni, słuchajcie, byliśmy, poznaliśmy innych ludzi, robiliśmy to i to i teraz chcemy z wami i potem przeszli do tego momentu, gdzie trzeba było wybrać w ogóle tematykę, czym chcą się zająć i co chcą robić. I ta burza mózgów, ta pierwsza, ja najbardziej chyba wspominam tą pierwszą burzę mózgów, bo ja się zastanawiałam, kurczę, jak oni nie będą mieli pomysłów, to coś trzeba im zaproponować. Okazało się, że kreatywność po prostu grupy chłopców, no przerosła moje oczekiwania najśmielsze. Oni mieli tyle pomysłów i były tak fantastyczne, że ja momentami otwierałam buzię. Na pewno było fajne to też jakby zasugerowane było na tym spotkaniu, że fajnie wyjść, to ty też pokazałaś dzisiaj tam w początkowym tym etapie omawiania tej grupy z Puław, że fajnie jest wyjść w ogóle od zainteresowań. I oni tak rzeczywiście wyszli od tych zainteresowań swoich, od tych swoich mocnych stron, co oni lubią robić, jakie oni mają talenty i w czym się dobrze czują. I oni tak naprawdę wyszli od tego, i okazało się, że jest fantastycznie dużo pomysłów na to, co możemy robić jako grupa. No a potem zastanawiali się też jakby, jakie działania podjąć, żeby tą firmę założyć i żeby ta firma zafunkcjonowała. No i oczywiście myśleli dużo do przodu, no żeby mieli z tego pieniądze. Oczywiście wiadomo, że sama symulacja tych pieniędzy im nie zapewni, no ale to była jedna z tych motywacji, że kurczę, zarobimy kasę. I oni sobie wymyślili tak analogicznie, jesteśmy MOS-em, MOS, wymyślili sobie, że oni będą się zajmować ogrodami. A jakimi ogrodami? Nasz ośrodek jest w dzielnicy takich domków jednorodzinnych właśnie i stwierdzili, że masa ludzi, bo te działki tutaj są dość olbrzymie i część społeczności jest wiekowa, że może warto byłoby spróbować po prostu na tych ogrodach ludziom robić porządek, odśnieżać, przycinać, kosić, to co będą w stanie zrobić. No ale nie wiedzieli, jaka będzie, czy taka potrzeba w ogóle jest,
tutaj w najbliższej okolicy. Więc poszli dalej. Aha, pięknie się nazwali, bo pomysłów na nazwę to też była kolejna burza mózgów. Odnieśli do tego naszego MOS-u i nazwali się Młodzieżowa Ogrodowa Straż. Młodzieżowa Ogrodnicza Straż. O tak dokładnie nazwali sobie tą firmę. Oczywiście logo i później te ulotki, ale chcę powiedzieć też o tej diagnozie, gdzie właśnie zastanowili się, jak się dowiedzieć, czy w ogóle na taką ofertę, czy w ogóle będzie tutaj popyt w okolicy. Więc usiedli i stwierdzili, że pójdą do tych ludzi i po prostu ich zapytają. Ułożyli taką ankietkę z pytaniami, czy w ogóle pan, pani będzie taką ofertą zainteresowana, tak? I tam jedno z pytań jeszcze było, czy byłaby pani, pan w stanie zapłacić za te usługi? No i później był taki, taka była sytuacja, no fajnie, fantastyczny pomysł, pójdą, dowiedzą się. W międzyczasie w internecie wyszukali, czy tutaj w okolicy, czy są takie firmy świadczące tego typu usługi, jakie są ceny. Okazało się, że wcale jakoś za wiele tych firm nie ma. No i potem był moment, gdzie trzeba było ruszyć w teren i do tych ludzi wyjść. To jeszcze był ten etap, że przedcovidowy, więc można było najnormalniej w świecie pójść i z tymi ludźmi się spotkać. I tu też było takie przełamanie, bo wiadomo, że MOS-y i MOW-y w różnych miejscach są zlokalizowane i też są różnie odbierane przez społeczności lokalne, tak? Wiadomo, że chłopcy wychodzą zawsze z opiekunem i generalnie jesteśmy hermetyczni, no a ludzie postrzegają taką młodzież różnie na nią reagują. I oni mieli też takie obawy, że może wcale nie będzie z nimi nikt chciał rozmawiać, że to... No i okazało się, tutaj też te bariery komunikacyjne, no teraz kto pójdzie i zapuka do drzwi i będzie pytał ludzi, czy tego typu usługi były jeszcze świadczone przez młodzież z MOS-u, czy w ogóle będzie zainteresowanie tego typu działalnością. I nie zapomnę nigdy, jak wrócili z tego spaceru, na którym właśnie chodzili od domu do domu i pytali mieszkańców, wrócili przeszczęśliwi, bo większość z nich miała takie wyobrażenie, że ludzie zwyczajnie nie szczególnie będą chcieli z nimi rozmawiać. A tu się jeszcze okazało, że nie tylko z nimi rozmawiali, ale jeszcze bardzo pozytywnie ich odbierali. Także tutaj taki dodatkowy aspekt się pojawił, że to na pewno podniosło jakieś ich takie poczucie wartości, jak wrócili i stwierdzili, analizując później te odpowiedzi, że rzeczywiście no, tego typu działalność sprawdzi się tutaj, możemy to robić. Potem jeszcze jak chodzili i wypytywali, okazało się, że ludzie mają dużo drzewek owocowych i wymyślili trochę takie połączenie działań, że mogliby robić przetwory z tych owoców, które tam tym ludziom spadają. No ale żeby robić przetwory, no to musimy się dowiedzieć, jak te przetwory robić. No i potem był kolejny pomysł, no to pojedźmy do jakiejś przetwórni, zobaczmy, jak to się robi. I tu też wyszukali, o właśnie, tu jesteśmy w magazynie jednej z przetwórni, takiego zakładu przetwórczego warzyw i owoców, dokładnie pojechaliśmy do Ścinawy i tu też chłopcy musieli, no tutaj jako sojusznika pozyskali panią właściciel tej przetwórni, bo to oni wykonali telefon, powiedzieli co robią i że właśnie chcieliby się dowiedzieć i zobaczyć, jak wygląda ten proces produkcyjny. Kobieta, zresztą do dzisiaj tam na Facebooku utrzymujemy kontakt na takiej zasadzie, że no, tam wspieramy zawsze. Pojechaliśmy tam, ona nas zaprosiła, oni zobaczyli, jak to wszystko wygląda, jak wygląda cały proces produkcyjny. No i wnioski potem były takie, bo wycieczka była fantastyczna, no, że jednak na ten moment w warunkach MOS-owych no, nie będą w stanie robić przetworów. No i tutaj taki kryzys grupowy się pojawił wtedy. No ale wyciągnęli wnioski, no nie dzisiaj, może kiedyś jak będziemy dorośli, każdy z nas może taką działalność podjąć, natomiast teraz musimy się skupić na tych ogrodach, no bo wiadomo, że te obostrzenia sanepidowskie i te wszystkie procedury i tak dalej, no nie będzie to do zrobienia. Także to był taki kolejny czas. Ja chcę jeszcze powiedzieć o tym harmonogramie, Aniu, o którym mówiłaś, bo ja to sobie myślę, że oprócz tych konkretnie określonych celów, które oni sobie wyznaczali, ten harmonogram
na pewno dla młodzieży mosowej i mowowej jest ważny, dlatego że im to daje jakieś takie poczucie stałości i przewidywalności, a to jest im bardzo potrzebne. To, że oni sobie poukładali, jakby co będą w danych miesiącach robić, to, że spotykaliśmy się dość regularnie, bo przynajmniej dwa razy w miesiącu, przynajmniej założenie było takie co tydzień, czasami żeśmy sobie tylko pożartowali, ale właśnie tak podsumowując spotkanie, co będziemy robić na następnym, planować i ta właśnie stałość i przewidywalność powodowała, że oni chcieli przychodzić i to wszystko realizować. Na pewno też ta dobra atmosfera, oni też o tym mówili później przy ewaluacji na końcu, że jakby swoboda na tych zajęciach, te relacje z nami, ta otwartość powodowała to, że po prostu im się chciało przychodzić i pracować w tym projekcie. Chcę jeszcze powiedzieć o tej, tam jest, jakbyś Aniu cofnęła się do tych kryteriów jakości, tam jest takie kryterium, o właśnie, że projekt wychodzi poza szkołę i w celu zdobywania sojuszników i sojuszniczek. No właśnie chcę powiedzieć, że na pewno mieszkańcy dzielnicy, ta właścicielka tej przetwórni, ale też inni pracodawcy, bo jak chłopcy wyszli, tutaj mamy niedaleko strefę ekonomiczną specjalną i umówili się na wyjścia do różnych zakładów pracy i też zobaczyli, jak to wygląda od strony pracodawców, na pewno też to poszerzyło ich horyzonty, oni też mieli takie poczucie, że fajnie zobaczyć, jak inni pracują i co ja mogę sobie z tego wziąć dla siebie, bo za chwilę kończę szkołę i będę też musiał się zdecydować na coś, żeby swoją ścieżkę zawodową jakoś tam sobie ustalić. I jeszcze chcę powiedzieć o tym finiszu, bo oczywiście potem była ta pandemia i nie wszystko nam się udało, tam na tym zdjęciu pokazałaś Aniu, że nam się tam chłopcy mieli tam dwa pierwsze zlecenia i byli uporządkować dwa ogrody i pewnie zadziałoby się dużo więcej, gdyby nie pandemia, no teraz jest tak jak jest, że w ogóle nie wychodzimy. No czekam na ten czas, aż to się skończy, bo chłopcy jakby przekazali pałeczkę, tam zostało z tej grupy projektowej trzech chłopców, którzy są jeszcze w ośrodku i też byli jakby zainicjowali udział w tym kolejnym projekcie, w którym jesteśmy, bo to też jest pokłosie tego, że ta satysfakcja i zadowolenie z tego pierwszego projektu przełożyła się na to, że oni chcieli uczestniczyć w kolejnym, stąd nasz udział w Szkole Demokracji, chociaż mówię, jest zupełnie z innej działki, zupełnie jakby na inne potrzeby odpowiada, wcale nie jest łatwo promować samorządność w tego typu placówkach jak nasza, ale na pewno pokłosiem tego, że właśnie oni wzięli udział w tym pierwszym projekcie jest to, że chcieli uczestniczyć w tym drugim i że uczestniczą i że pracują, a kontynuacja tamtego, jeżeli tylko sytuacja pozwoli i myślę, że na pewno do tego wrócą i przekażą też pałeczkę młodszym chłopcom, no bo to są po prostu fajne pomysły. Dlatego zachęcam naprawdę do próby pracy projektem, bo mówię, młodzież ma z tego naprawdę satysfakcję. Także nie wiem, czy coś jeszcze mogę dodać, może jakieś pytania. Nic tam się nie pojawia. No, Ja jeszcze chyba powinnam powiedzieć, co mi dał ten udział w tych projektach jako opiekunowi. Też zachęcam do właśnie pracy projektem, bo my próbowaliśmy pracując metodą projektu, ja wiem, że nie w każdej szkole, czy MOSie, czy MOWie jest taka możliwość, czy tam przychylność dyrekcji, żeby robić to w parze. Ale ja uważam, że to jest świetne rozwiązanie, jeżeli jest taka możliwość, żeby było dwóch opiekunów grupy projektowej, dlatego że no my sobie też udzielamy informacji zwrotnych, jak jesteśmy postrzegani przez młodzież, jak pracujemy, jak się nam, jakby też analizujemy też tą współpracę między sobą, wyciągamy z tego wnioski, wspieramy się wzajemnie i to jest też na pewno dobre doświadczenie. Także jeżeli jest taka możliwość, to zachęcam do pracy jako opiekunowie w parach. Dziękuję, chyba wszystko, jeśli chodzi o nasz projekt. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Słuchałam was też z ogromną przyjemnością i zaciekawieniem, jak to wyglądało z waszej strony. Zachęcam państwa do zadawania pytań. Jeszcze przez chwilę tutaj będziemy razem. Ja oczywiście wklejam link też do zaświadczeń. Proszę pamiętać, że należy go skopiować i wejść tam
teraz. Znaczy tutaj ten czas, kiedy można to zrobić, jest krótki, więc proszę sobie te linki skopiować. My oczywiście będziemy pomagać, gdyby coś tam się zadziało, ale to jest ważne. Przez chwilkę jeszcze można zadać pytanie. Ja jeszcze zapomniałam powiedzieć na samym początku, ale pisałam do Państwa o tym w mailu, więc mam nadzieję, że dotarły do Państwa plakaty albo dotrą jutro najpóźniej. Plakaty o metodzie projektu dla grup projektowych. Państwo też dostali te wszystkie plakaty w wersji PDF do wydrukowania, więc można je sobie jakoś spróbować edytować, żeby pracować online, czy po prostu zapisywać online na nich, a można oczywiście pracować na nich tak jak na zwykłych plakatach zawsze. Tyle, ile mogliśmy, tyle wysłaliśmy. Nie widzę, czy w jaki sposób przeprowadziły Pani ewaluację. O, to bardzo ważne pytanie. To jak mogłybyście, dziewczyny, odpowiedzieć jeszcze? Jasne. U nas, jeżeli pozwolisz, Aniu, to ja zacznę. Po tym pierwszym projekcie ewaluację dokonaliśmy w ten sposób, że na zasadzie swobodnych pytań tak ankietowych wypytaliśmy młodzież, która uczestniczyła w projekcie. Tam się znalazło kilka pytań właśnie, co tobie dał udział w projekcie, właśnie co ci przeszkadzało w pracy w tej grupie projektowej, co ci się podobało. Także to. I też jakby osoby, które nie były w projekcie, ale z placówki, pytaliśmy też jakby uczniów i nauczycieli, bo potem jak zaprezentowaliśmy efekty naszej pracy, to też pytaliśmy ich, jak oni to widzą i to wszystko. No i plus oczywiście nasza współpraca jako opiekunów. Też tutaj żeśmy usiedli, przeanalizowali, co mogliśmy zrobić lepiej, co się udało, co mogliśmy zrobić lepiej, żeby to się przełożyło po prostu na udział w kolejnych projektach. Dziękuję. Ja tutaj w Oby Młodzież akurat nie uczestniczyłam w ewaluacji, ale polecam ćwiczenia, które właśnie proponujemy w publikacjach. Na przykład chociażby w tej publikacji dotyczącej dawnych gier i zabaw, którą można ściągnąć ze strony Oby Młodzież, jest takie ćwiczenie ewaluacyjne Rzeka Projektu i tam się właśnie też wizualnie tworzy tą rzekę, uczniowie ją rysują takie rwące kawałki rzeki albo taki spokojny bieg i zapisują różne etapy projektu, które właśnie im się kojarzą z tymi rwącymi kawałkami, czyli te, które były trudne jakoś dla nich, czy właśnie jakieś wyzwania, czy coś, co się nie udało, gdzie trzeba było zmienić koncepcję, czyli zmienić bieg tej rzeki i też takie delikatne, łagodne, gdzie właśnie wszystko szło jak z płatka i można wtedy właśnie, jak się stworzy taki rysunek razem, porozmawiać o tych trudnych momentach, o tych łatwych i przyjemnych momentach, można porozmawiać też, co by się chciało powtórzyć, a co raczej można byłoby zrobić inaczej, zmienić, więc takie ćwiczenie. I tego rodzaju ćwiczeń w CEO mamy sporo, więc na przykład walizki, tarcza strzelnicza, różnego rodzaju takie też, które działają wizualnie, a zarazem pozwalają poukładać sobie te rzeczy, które się udały i te, które niekoniecznie się udały, które można by było zrobić inaczej. To ja jeszcze dodam, bo rozmawialiśmy ostatnio sporo o tym, jak pracować metodą projektu w naszej grupie roboczej i też taką rekomendacją, która gdzieś nam padała regularnie, jest to, żeby nie łączyć świętowania tego naszego sukcesu, jaki mamy po zakończeniu z ewaluacją, żeby ewaluację zrobić na spokojnie jeszcze wcześniej, dlatego że
no, potrzebujemy tego momentu, żeby się skupić i żeby rzeczywiście tutaj wyciągnąć to, co jest istotne też na przyszłość. I osobiście dla każdego uczestnika, w czym się czuł dobrze, czuła, co chciałby zmienić, a w jaki sposób lubi pracować, ale też co robić w kolejnych grupach projektowych też jako całość, czy może jak kontynuować swoje działania. Więc tutaj to zachęcam do tego, żeby poświęcić na to osobne spotkanie. Ono nie musi być bardzo długie czy bardzo rozbudowane, ale żeby oddzielić jakoś przynajmniej symbolicznie od tego momentu, kiedy już świętujemy, a to świętowanie też jest oczywiście niezwykle ważne. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania. Dajemy ostatnią sekundę na to, żeby coś napisać. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do kontaktu mailowego też z nami i z mentorami w swoich projektach. Bardzo też proszę wszystkie osoby, które tutaj miały jakieś wątpliwości co do dokumentacji swojego projektu, o kontakt ze mną. A ja, Marto i Aniu, dziękuję i Państwu bardzo. Dziękuję z całego serca. Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam. Dziękuję. Miłego wieczoru życzę wszystkim. Ja też dziękuję bardzo. Miłego wieczoru życzę. Dziękujemy pięknie.